see you! Price is gone! Men out! Men out! No, no, no! Stick together! This is one clever fox! He was one such man. One who had lost all, over and over. And to this, he had lost his sanity. His was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions, and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Gastown. Somebody tell me, answer if you can. I want someone to tell me, what's the soul of a man? I'm going to ask a question, answer if you can. Will anyone here tell me, what's the soul of a man? This setback would not stop him. He would have his peace, even if it meant another war. And war was coming, because he had created a mortal enemy. Siemaneczko i witam bardzo serdecznie z tej strony Turbo Ciechu i zapraszam do gry Mad Max, długo oczekiwanej gry, która miała się w Polsce, w polskiej wersji pojawić ogólnie 4 września, ale no cóż, przesunęli nagle premierę na 1. No i jesteśmy, no co prawda troszeczkę później, ale jest. Gra się sprowadza do świata postapokaliptycznego, czyli świata zużytego przez ludzi, przyrodę, tak? Jak widać, same pustkowie, sucho, bez wody.
No właśnie, i teraz głównym zadaniem, które mamy zrobić, to mamy znaleźć wodę. Jest tutaj jakaś to stara łajba. No to możliwe, że... Ale pięknie. Pięknie, pięknie, naprawdę pięknie. Możliwe, że tutaj kiedyś było jakieś morze albo ocean, nie? Jakieś no ocean, stąd ta łajba tutaj została, no z cholera wie. No i właśnie, gra nas wprowadza do postapokalipsy, czyli tak jak mówiłem, świat zużyty przez ludzi, wyschnięty kompletnie, nie ma praktycznie wody, no jest mało wody, mało surowców. Też gra swoimi elementami nawiązuje do... Zresztą jest źródło wody, żeby napędzić manierkę, oczywiście. O. Z trailera, z zapowiedzi oczywiście wiemy, skąd ten pies się wziął. To ten gość, który nas oskował z naszego pięknego interceptora. Teraz sobie jak to wziąć? Jak to wziąć? Jak to wziąć? Aha, mamy przytrzymać ich, dobra. Oskował nas z naszego interceptora V8, który, tak jak się doczytałem, był bazowany na Fordzie Falconie chyba, a Ford Falcon był wzorowany na... Dobra, napijmy się wody, dobra, napiliśmy się. Ford Falcon był wzorowany na Mustangu. Tylko to była australijska wersja Mustanga, tak? Dobra, znajdź psa. Gdzie ten pies? Mogę jakoś szybciej biegać? Dobra, tu jest turlanie. Tu jest skakanie. Oho. Był wzorowany na Mustangu właśnie ten Ford Falcon, tak jak powiedziałem. No ogólnie co? Ogólnie co? Ogólnie taka krótka historia, krótka zapowiedź. Na czym w ogóle polega fabuła? No to ukradli nam naszego interceptora, tak? Max, tak? Szalony Max chce znaleźć tak zwaną ziemię. A, gdzieś tu zapisałem. Plants of Silence, Planes of Silence, czyli samoloty ciszy. No i oczywiście czeka nas też w międzyczasie zemsta na naszych oprawcach, tak? Którzy ukradli nam naszego interceptora i oskubali nas z naszych dóbr, z naszych przedmiotów. Gra będzie oczywiście polegać na przetrwaniu, tak? Dobra, na razie zamknę się, jest stawka filmowa. No raczej nie. Gościu Chumbucket się nazywa, tak? I spied you in the long lookers. They left you for the blowfly, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. No, jestem kierowcą, tak? That's right. And Chumbucket is your man. Yeah, I'm your man. Yeah, yes, I am. Do you have a vehicle that can take you to your car? I do, say. That's right. She's not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black figure. Części do czego? Do samochodu pewnie nowego. I think you do too. It's gonna need an overhaul. Don't go straight. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chumbucket's not stupid. No, ale... Na pierwszy rzut oka nasz Max myślał, że chce skrzywdzić gościu psa, nie? Ale jednak nie. Zobaczcie, że po prostu uratował psa, wziął go w rączki. I też chyba łapę ma jakoś zwichniętą, tak? I po prostu z nim tam poszedł, tak i się nim zajmuje. Dobra, porozmawiajmy z nim. Dog's bleeding out. I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy. But then I can show you where they took the black on black. Czarno-czarnego. Where do I find wire? Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. Ta, jadę na rezerwie, wiesz? Czy on miał naszyjnik ze świec? Zaraz, gdzie on jest? Teraz to pewnie nie widać, ale na filmiku było. Tak mi się wydawało, że miał narzędzie... Co to jest? Jedzenie dla psa. Pyszne. No po prostu pyszne. Aha, widzę. Canned food. Sure beats eating maggot gruel.
Jak zauważyliście, po lewej stronie jest życie i właśnie mi się napełniło po zjedzeniu tej puszki. Po prawej stronie od tej minimapki mam manierkę i poziom wody, tak? A po prawej stronie ekranu jest strzelba, tylko że jest poziom pierwszy i zero nabojów. Dobra, znajdźmy ten kabel do łazika, który jest gdzieś rzekomo tam. No ogólnie zobaczymy, jak się ta fabuła potoczy, jestem bardzo ciekawy. Aha, sprint jest R2, dobra. Jak się to potoczy, czy to opowie nam jakąś fajną historię, no. W filmie oczywiście było to, że Mad Max stracił żonę i dziecko, tak? W pierwszej części. Tutaj nie, po prostu tutaj stracił swojego zajebistego interceptora V8. Rzekomo najpotężniejszy samochód pustkowia, tak? Aha, mam się przytrzymać, dobra. Muszę się jeszcze przyzwyczaić do... O, świetnie. Mam. Aha, to jest tryb... Nie, tryb walki to nie jest. No i znalazłem dwie paczki amunicji. Do spinaczki mogą służyć specjalne oznaczone obiekty, czyli tak jak to. Przytrzymaj. Widzę, że wszystko do X-a się sprowadza, jeżeli chodzi o spinaczkę lub wzięcia czegokolwiek. Piękna sprawa. Też oczekiwałem tego tytułu, bo film bardzo lubiłem, tak? Dobra, ojej. Aha. Zobaczymy, jak będzie walka się toczyła. O Jezus. Niepotrzebnie zmarnowałem amunicję, chociaż nie doczytałem do końca, co to jest i cóż. No ale dobra. Czyli na razie walki nie mogę ocenić. Bardzo ładny efekt światła i cienia. Cień się pięknie porusza, jeżeli chodzi o płynność. Bardzo fajnie to wygląda. Akurat słońce widać, że z prawej strony jego świeci i rozciąga nam cień. Fajnie, tylko ciekawe teraz, jak to, czy się, nie wiem, jest jakiś efekt dnia i nocy i czy ten dzień będzie się wydłużał. To jest co prawda pierdoła, ale lubię takie detale. Lubię. Dobra, aha, sprint jest prawym dolnym. Dobra, są tu ludzie. Używaj kwadrat, żeby uderzyć przeciwnika i aby blokować jego ataki, tak? Po zadaniu ciosu lub wprowadzeniu kontry użyj kwadrat, aby wykonać serię ciosów. Dobrze. Aha, po udanym bloku mogę odpowiedzieć kwadratem, tak? No chodź. Chyba walka nie jest za bardzo skomplikowana. Po prostu trzeba... No kurde, mat nasz, mat, szalony Max umie walczyć. Dobra, naładuj atak, aby zmienić. Jak gdzie nam mam naładować ten atak? Pięknie, no nieźle, nieźle sobie radzi w terenie, naprawdę spoko. No dobra, teraz przeszukajmy ciała. Amunicja do strzelby. A czy możemy przeszukać wszystkie? Nie możemy chyba jednak. Widzę, że ciała możemy tylko przeszukać na te, na których był ten taki żółty wskaźnik, taka rączka. Coś tam się świeci, znać kabel. Wiem, że znać kabel. Dobra, to jest jakaś część. Z tego co wiem, z co czytałem, to te części złomu to się przydadzą do upgrade'u, do tuningu naszego pojazdu nowego, którego mamy dostać od tego czumbaki. Informacje o miejscu. A, to przytrzymać mamy. Miejsce poszukiwania, obóz padliniarzy. Miejsca poszukiwań mogą ukryć pożyteczne przedmioty, np. złom, amunicję czy żywność. Także części do projektu Strzępki Historii, aby odkryć wszystkie takie miejsca, realizuj w twierdzach projekty ekipy rozpoznawczej. No spoko. Dobrze. Dobra, weźmy ten kabel. Widać totalne szaroty są na tym pustkowie, naprawdę totalne. Ale dobra. Dobrze, tylko... Aha, tu nie mamy czegoś takiego jak, nie wiem, zmysł detektywa. Coś tu może być, co? A jak? Właśnie, a jak? Ja zamierzam... Dobra, miejsce splądrowane w 100%. Nic tu w takim razie więcej nie ma. A fajnie, że taka informacja w takim razie wyświetla nam się na ekranie.
że to miejsce splądrowaliśmy, bo tak naprawdę człowiek by szukał dalej, tak? A to jest plus, że nie tracimy czasu na zbędne poszukiwania, skoro w 100% splądrowaliśmy to miejsce. No i tak. No są elementy Mad Maxa, jak najbardziej. Utrata interceptora od... A, to jest ten... Na co nie jestem gotowy? Jakiś podróżnik, handlowiec może, co? Są jakieś tam właśnie nawiązania, tak jak właśnie wspomniałem. No przede wszystkim interceptor, tak? V8, którym Mad Max od, w pierwszej i drugiej części jeździł. W pierwszej po drodze, gdzie go znalazł. Dwóch mechaników policyjnych przedstawiło mu ten samochód wtedy, kiedy Mad Max miał odejść z pracy, ale Interceptor V8 go skusił, żeby właśnie w tej pracy został jako policjant, tak? No i później niestety stracił rodzinę i dziecko, znaczy rodzinę, dziecko i żonę, no. I szukał zemsty. W drugiej części to już ten Interceptor był przerobiony. Był przerobiony i... Oho, co on zrobił? I przerobił go troszeczkę na łazika, podniósł mu zawieszenie i tak dalej. Co? No chwała, tylko co chwała? Naprawił tego psa, kurwa? A nawet jest takie nawiązanie, tak jak na nodze ma... Zaraz obrócę ekran. On ma taki jakby statyw, kurwa, na nodze. Coś takiego, nie? No to to też było w przecież filmie Mad Max z 1979 chyba roku. Pierwsza część właśnie wyszła. To też miał właśnie taki metalowy statyw. Te ubrania. Spoko, naprawdę spoko jest to zrobione. Ale łazik fajny. Tylko, że pierwszą część nakręcali w Australii. A to jest po prostu pustkowie. No to to już nie jest nawiązanie. Dobrze. Chyba do łazika z tyłu mam tego psa umieścić, tak? Na tej platformie. Aha! O, jeszcze Buda na psa w samochodzie. Dobra, X, żeby wsiąść. A, ja mam... A, kierownica po prawej stronie, no ta. Australia. Dobra, gaz, hamulec. Dobrze. A, tu mam wskaźnik na zielono. Tak, tak, mogę wejść. No tak, jest taki... Wow. Muszę uważać, co? Paliwa mam pełno, o tam po prawej na dole jest wskaźnik paliwa, tylko... Jest coś takiego jak ręczny w tym gównie? Nie ma. Dobra, jesteśmy już chyba na miejscu. Ogólnie... Gra mi się zaczyna podobać, no przynajmniej na razie. Z tego co widziałem w pierwsze recenzje, opinie, to są bardzo podzielone. Jednym się bardzo podoba, są zachwyceni, ale są też komentarze tego typu, że gra jest taka stateczna, później się robi nudna. No, czas pokaże, no zobaczymy, ocenimy. Dobra. No, skrot jest o tym gościu, co nam zajebał auto. Land Rovera, tak? Your black on black is toast, it's scrap, it's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I can build you a car, bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Huh? Oh, już jest rozbierany na części. Fucking shit. How tough, how fast? Very. Faster than fear. Tougher than an iguana's gonads. Goście, to widać jest zmarnowany przez to słońce, ten czym baka, czy jak mu się tam nazywa. Jak on wygląda w ogóle, jak karykatura człowieka. Misja fabularna ukończona, dzikus. Mój samochód przetrwał bojowcy
Skoro to zapłacili go nazwą, potrzebuję nowego wozu i to szybko. Czy ten dziwny, szalony mechanik może mi pomóc? Dobre pytanie. Dobrze. A teraz tak, tu mamy lornetkę. Spoko, a tego nam nie zabrali. Dobra. Tu mamy odbudowywać auto w tym, nie wiem co to jest, odwróconym Titaniku. A jak? Dobra, wyłącz lornetkę. Dobra, chodźmy do naszego zajebistego łazika. Muszę się przyzwyczaić do sterowania, no bo niedawno grałem Wiedźmina, tam jest troszeczkę inaczej jednak. Ale kurde, fajnie, no zobaczymy tą graficzkę. To jest okie mory ma. Długie. Ojojojojoj. Ojojoj, chyba przerwałem mu rozmowę. Ale wjazd. Ale gówniany wjazd sobie. No dobra, jesteśmy w warsztacie. To chyba jego warsztat. Kryjówka Czumbakata. Czumbakat to on się nazywa, tak, a nie Czumbaka. Dobrze. No ja jestem gotowy. Aha, tam widzę, że to jest chyba jakieś. Napełnij manierkę, jakaś destylarnia wody. To najpierw to zrobimy, uzupełnimy sobie zapasy. Pięknie. Całą manierkę napełnimy. Dobrze. Wodę mamy, na razie nie będę jej marnował, bo to nie ma sensu, tylko chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Ustawienia. Kontroler. I teraz tak, skok jest tu. Spin to widziałem, unik. Celowanie. Manierka jest tu, lornetka w dół, to wiem. Pistolet sygnałowy, dobra. Blok, strzał, ruch specjalny jest nawet jakiś, którego nawet jeszcze nie wiem, jaki to jest ruch specjalny tak naprawdę. Dobrze, dobrze. Manierka jest też tutaj pod tymi kursorami. Tu coś widziałem, jakiś... Dobra, no nieważne. Coś tu widziałem, ale... Może mi się przewidziało. Nie, nic tu jednak nie ma. Dobra, chodźmy po prostu na razie do niego. Przytrzymaj to. Autozapis, okej. Okay. Co to kurwa jest? Anioł ze stali. By the tranny on all high, by the cam and the huge on blessed be, there she lies, the magnum opus. Tak w roli ścisłości magnum opus to... Opus magnum w sumie, chyba z łaciny to jest wielkie dzieło. You've seen her car? It's just a mess of parts. No, no, no. She's knowledge from the numinous. Divinely inspired. She wills herself upon this world. Look! Opus magnum. Magnum opus, dzieło wielkie. Divine strife shaft and a symbiosis of faith. Modded and made to measure. Must with that old time religion, huh? We got a classic whammy turbo high dog, huh? Hell yeah! Bulletproof and torture tested. Aesthetically upgraded with chum bucket overdrive. Coils, springs, shocks, and links too. It's gonna be 8 cylinders, nothing less. Yes, we will get there, yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Jaki w ogóle Max jest taki nafazowany nigdy. To jest V8? Nie, to nie jest V8. Jaki nafazowany. Dobra, pokaż mi gdzie. Znaczy nafazowany, najarany. Gdzie mam jechać? Nie. Mało paliwa. A, dobra, jedziemy na cmentarz w Kitni. A, tu jest mapa pod tym dotykowym klawiszem. Ogólnie w roli ścisłości gram na PS4. Nie wiem, jak jest z grafiką na PC i Xbox One, ale to są jakieś takie pierdoły, które różnią daną grę od platform, tak?
No, gra została wypuszczona na 3 platformy ogólnie. Dobra, co on pierdoli, bo akurat nie słyszałem. Tu coś jest ogólnie. Paliwo niezbędne jest do działania wszystkich pojazdów. Wiem, widziałem, że... Właśnie widziałem w filmikach, że... niezbędną rzeczą, którą trzeba tu zdobywać, to jest paliwo i po prostu żywność i woda, nie? O! Części złomu. To się przyda. Pewnie będzie... Puste, kurwa. A tu co jest? Zaczyna mi się ta gra podobać, tylko boję się, żeby przez dłuższy czas grania później ona się nie stała monotonna. Na razie ciężko oczywiście powiedzieć, nie? Ciężko mi na razie powiedzieć, bo to jest początek, ale faktem pierwsze wrażenia są naprawdę pozytywne. Moje. Brak paliwa. Dobra. Chodźcie, skurwysyny. Tak jest. Napierdolę. Tak. Ogólnie powiem tak. Walka w ogóle nie jest skomplikowana. No porównując do ostatniej gry, tak? Czyli sandboxowej, tak jak to... No, do Wiedźmina. Tam gra była bardziej skomplikowana, bo trzeba było robić uniki, trzeba było bardziej w czasie na przykład rozpracować sobie ruchy, ciosy i tak dalej. A tu patrzę, przynajmniej na razie, bo to jest początek. Na początku w sumie nie powinienem wspominać, bo tak naprawdę później dużo może się zmienić. Nie zatankuj. A, muszę zatankować. A, kwadratem, spoko. O, fajny motyw, że trzeba tankować. O, i akurat nam się pokazuje paliwo, które się przerywa z karnistra do samochodu. Spoko, fajny motyw. No, ale w Wiedźminie ta walka była trudniejsza. Taka bardziej wciągająca. To jest trójkąt wybrana, kwadrat kontra. Drugi raz to jest po prostu seria ciosów, nie? Dobra. Ogólnie nie pokazało nam jeszcze, że miejsce jest wyeksploatowane do końca. Więc ja się postaram jeszcze tutaj znaleźć, co ja mogę. Dobra. Co, już nie mogę dalej? Nie, kolego. Ja jeszcze chcę poszukać, czy coś tu jest. Ja jeszcze chcę czegoś tu poszukać. Czy czegoś tutaj nie ma. Dla nas ciekawego, ale to już nic, kurwa, nie widzę. A, tu jeszcze jest. No co? A czemu? Aha. Widzieliście? Dobra. Nie. Zatankuj, to już nie ma co. Dobra, czyli jeden karnister możemy przebyć, ale zajebiście. Zastanawiało mnie tylko, czy jest. Widzicie? Abym ominął. A z tego, no... Jest 100%. To oczywiście tam daje jakieś punkty dodatkowe. Ale no skoro jest sandbox, no to polega na eksploracji, tak? A później te części złomu się przydadzą. Ciekawe, ten mechanik może później nam naprawiać to auto. No bo w sumie po co on z nami tam jedzie z tyłu, nie? Ale jak się kurwa twardo trzyma. No, ale już pewnie nie stworzymy z tego samochodu Interceptora V8. Ogólnie z tego co wiem, to w filmie on miał... do filmu miał mieć 600 koni, ale tak naprawdę nie miał tylu. Miał znacznie mniej, bo... I on nie miał w sumie turbiny, tylko miał kompresor. Aha, zniszcz bramę. So let's make this one count. A może niż wysadzając u ich podstawy karnistry. Dobrze, mam karnistr z tyłu, więc ja to zrobię. Weź karnistr. A, jeszcze ten dźwięk z tego, z małego głośnika w padzie nie zmniejszyłem. A, no i ja planowo miał mieć ten Interceptor V8 600 koni, tak? Ale tyle nie miał w sumie. Miał znacznie mniej, może połowy nawet pewnie nie miał.
No z racji pewnie jakichś tam oszczędności, tak, to był taki, pokazywał w sumie pic na wodę. A ten kompresor, który był na górze, tak, z tym wlotem powietrza, to była trapa. I to był napędzany silnikiem elektrycznym. No. Ogólnie budżet na tamte czasy był dosyć mały, bo chyba jakieś ponad 300 tysięcy dolarów z tego, co pamiętam. Nie wiem, jaki to ma odpowiednik do tych czasów, no ale może wtedy to było dużo. Co to jest? Co to w ogóle jest? Jakaś pułapka chyba, jakbym w nią wjechał, to by wybuchło, czy co? No dobra, a mam znaleźć karoserię teraz, tak? Uff, jak ja jeżdżę, fucking shit, zagadałem się. Widzę, fajnie ekran aż pęka, tak jakby. Wow. No on powiem, efekty wybuchowe ognia, bardzo dobre. W sumie na wszystko można powiedzieć, bardzo dobre. No ładnie wykonane. Dobra, trzeba te trapy ominąć, czyli pułapki. Oj. Dobra, lepiej z daleka, bo będziemy gryźć ziemię. Co to było? Co to wybuchnie? Dobra. A, myślałem, że będzie można spalić gumę na piachu. Ale jednak nie. Przytrzymałem R2 i L2. Dobra, tutaj nic widzę po drodze. Kurwa, muszę lepiej prowadzić ten samochód, bo za dużo gadam i za mało się skupiam na grze. Coś to są początki, co też chce coś po prostu. Uuuu, o tym powiedzieć. Dobra, wyrywa ogień. Łapki, fucking shit. Dobra, chyba widzę, że gaz podłogę to jest najlepsze. Ujujujuj. Najlepsze rozwiązanie, co? Kurde, ale zawsze mi się podobał Mad Max. W ogóle ostatnio też jakoś w wakacje chyba. Jak któregoś dnia sobie obejrzałem 2 czy 3 odcinki. Kiedyś wiadomo, gdzie się tam widziało w telewizji, nie? No bo to bardzo stary film. Ja też w sumie jestem młodszy nawet od tego filmu, ale... Jest. No, mamy swoją karoserię. Tylko teraz, którą wybiorę, się okaże. Dobra, gdzie ja mogę to wybrać? She'll be ready, as I will. On the outside, as you are on the inside, my lord. Dobrze, dobrze, fajnie, spoko. Tylko teraz co? Ja chyba mam tam wejść, tak? Czy jak? Dobra, kurde, czemu ja X naciskam do biegania? Dobra, dotrzyj na platformę z karoserią. Dobrze. Tylko co, teraz mam... Albo tam wjechać. Dobra, on mi to naprawia. Dobra, po prostu wsiądę w auto. Nie wsiądę w auto. Gówno. Dobra, widzę, że tam jest przejście. Tędy wjechaliśmy, tak? Tam też jest. Coś tu, kurde, widzę. Fucking shit, dobra. Nie, tędy jednak nie przyjechaliśmy. Tędy możemy... Co to w ogóle za stworzenia, widzieliście to? Ktoś nas obserwuje w ogóle. No coś tu jest, ja wiem, że coś tu jest. Nie, powiem, gra ma fajny klimat, jest taki lekko mroczny w sumie. Może oczywiście nie ma takiego mroku jak w horrorach, jak jakiś Within czy... Coś ten deseń, ale ma taki swój klimacik mrokowy. Mały. Może i zjedziesz, nie wiem. Dobra, trzymam, aby użyć. Aha, nie musiałem trzymać dalej, spoko. Oczywiście... Weź latarkę. Oczywiście, jak widzieliście, to przejechał się na tej linii na broni. Po prostu na swojej broni. Coś kurwa na siedzi, nie lubię czegoś takiego. Dobra, weźmy latareczkę. No oczywiście w międzyczasie w grze będę pewnie zdobywał coraz to nowszy ekwipunek. Dobra, latarkę włączam tym.
A, tu mam manierkę, a tu mam binokle, czyli latarkę. Dobra, mamy binokle, nie latarkę, tylko lornetkę. Co pierdolę. Tam widzę oczy, widzicie, jak nas obserwuje. Dobra, chuj mu w dupę, niech sobie obserwuje. Tylko przydałoby się oczywiście zdobyć wszystkie elementy, które są dostępne tutaj w tym obszarze, tak? Dobra, możemy sobie napełnić manierkę. I skoro tak, to... Co jest? Ja sobie trochę wody wypiję, uzupełnię życie przy tym. No i właśnie, i woda to jest... No, albo tankujemy siebie, albo tankujemy auto, z tego co to wygląda, tak? Kurde, podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Tam widziałem, że GameSpot ogólnie bardzo źle ocenił tą grę, że jest monotonna i ogólnie, że do kitu jest, nie? Że misje się powtarzają, że tak naprawdę wszystko się tylko toczy wokół jazdy i rozwalania wszystkiego, co się rusza, tak? No i dobra, może i tak jest. Mi to pasuje. Tak jak niektórzy się też o Wiedźminie wypowiadali źle, bo nie wiem, nie lubią tego klimatu. Mnie też wkurwiało Wiedźmin czasami, bo... Bo cóż, no bo miał chuj błędów graficznych. Pewnie ta gra też będzie miała. Chociaż... Teraz po premierze... Premiera była wczoraj, tak? No to była tylko jedna aktualizacja. A nie... I to 400 megowa, a nie, nie wiem, 2 gigowa jak w większości gier, które miałem. Dobra, teraz tak, które autko wziąć? To mi wygląda na, nie wiem, starą Corvette. To mi na Mustanga. O! To mi na Interceptora, czyli Forda. Nie, 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 to na pewno nie. To też mi się, nie podoba mi się. Death Battle. Wild Hunt mi się podoba. Albo Shovel Case. Te dwie bryki mają dużo sobą wspólnego. Tak naprawdę to i to na Falconie, no to tylko światłami tak naprawdę się różnią, nie? Dobra, teraz tak, pytanie, ten czy ten? Pokaż. Aha, tutaj mam po prostu inną perspektywę, tak? Co? Chyba weźmiemy tradycyjnego interceptora, nie? Pewnie, że tak. To będzie mój magnum opus. I tak naprawdę Max miał właśnie takie auto, tylko teraz go odnowimy i zrobimy potężniejszego, tak? Oho! Dobra, będzie walka. Zaczyna się. Nie dadzą mi tego łatwo. Unikać silnych ataków. Aha, czyli czegoś takiego. O! Szybki gość. Czyli jednak wszedł nowy element walki. Dobra, trzymaj. Nóż to zabójcze broń, którą Max może szybko wykończyć. Dobrze. Pięknie. Tak jest, ładnie. W sumie no to tak jak to, walka właśnie. Trochę niby podobna do walk serii Batman lub Shadow of Mordor. Bryka gotowa, dobra. Spierdzielamy, bo ja widzę, że się grubo dzieje. Co się dzieje? Chyba teraz z drugiej strony jeszcze muszę, czy nie? Ojejejej. Dokonaj 8 przeciwników w walce. Dobrze, no i to zrobiłem. Dobra, spierdalamy stąd. No. Myślałem, że tam jeszcze trzeba po prostu linę urwać, dlatego chciałem się tam wrócić. Dobra, z lewej strony muszę wątpić, więc muszę o tym pamiętać. Się rzucają jakimiś firewerkami. Idziemy naszym interceptorem, VA.
Dobra, teraz tak. Walka samochodowa. Użyj L1 plus kółko. Aha, żeby celować ze strzelby, ale to nie. Użyj kwadrat, żeby wykonać taranowanie bokiem w lewo albo w prawo. Czyli kwadrat i... Nie będę... Dobre to było, tylko że za długo przytrzymałem. Dobra, jedziemy, tylko teraz pytanie, jak R włączy się ręcznie? Aha, kwadrat to widzę, widzę o co chodzi. No, podejście. Dobra, myślę, że po prostu po prawej pojedziemy. Tam już czeka. Tak jest, połowę żyć stracił. Dobra. Jeszcze raz. Tak jest. Dobra. O, będzie boom. Dobra, da się w ogóle to auto rozwalić w takim razie? Tak jest. Znaczy nie tamto, tylko moje. Tak. Łatwo poszło. Tylko że... Teraz tak, da się radę z tego łup w ogóle wziąć, bo... Czy te samochody mają coś po sobie? Właśnie, jeszcze tylko jedna sprawa. Sorry, że przerwę tą fajną rozgrywkę. Czy jest coś takiego, kurwa, kręczny? Czy jest? Dobra, to jest komedium, jakaś legenda. Nie wiem, to będziemy sobie rozumieć kiedy indziej. Pauza i test sterowanie. Ruch specjalny, strzał, atak, blok, unik, sprint, mapa, dobra. Zmiana na alternatywne sterowanie, sterowanie pojazdem. Strzał z broni, dopalacz jest nawet. Taranowanie, no to mamy. Unik w trybie snajpera, przyspieszenie strzał, hamowanie, przytrzymanie celowanie, naprawa pojazdu, zmiana broni. Ja tu nie widzę, żeby coś takiego było, ale dobra, no nieważne. Kurde, po co ja po prostu marnuję to? Jedziemy. Pewnie zanim sterowanie ogarnę, to też trochę czasu minie, mimo tego, że to jest pięknie napisane. Dobra, ale tych jegomości... Droga do nikąd, udało się. Misja fabularna ukończona, magnum opus. Świetnie. Nie przypomina samochodu, ale ma potencjał, znaleźliśmy karoserię. Piękna sprawa. No dobra, Cham może naprawić uszkodzenie Magnum Opus, ale tylko wtedy, gdy samochód nie porusza się. Dobra, napraw. Fajnie, no mamy taką opcję. Nasz szalony mechanik. To mi się podoba. To, no cóż, pierwsze wrażenia. Moim zdaniem zajebiste. Zajebista gra. Ma potencjał. Mi się zawsze ogólnie podobały gry survivalowe, a ta do tego troszeczkę nawiązuje przez to, że właśnie, no cóż, żeby jeździć, to musimy tyleć paliwo, tak? Żeby żyć, to musimy pić wodę, tak, jeść i tak dalej, walczyć o to przetrwanie, żeby w ogóle przeżyć na tym pustkowiu. To jest fajne, to mi się bardzo podoba, to zawsze chciałem w grze. No i oczywiście, zaraz zobaczymy jeszcze rozwój postaci. Dobra, tutaj to nie, Max. Legenda. Aha, tu mamy odwiedź 5 miejsc poszukiwań. Tutaj będą trofea do zebrania. Dobra, to jeszcze nie mamy żadnego, więc drzewka umiejętności. To jest mapa. Tam jest kolejna misja, ten wykrzyknik, ale już w tym odcinku tego nie będziemy robić. Po prostu zostawimy to na następny. No cóż, graficznie
jeszcze podsumowując graficznie, też bardzo ładnie. Zresztą teraz wszystkie gry są tak naprawdę ładne graficznie. No w sumie zrobiło to Avalanche Studio, gra, która pracuje też nad Just Cause 3, która puściła 1 i 2. No i we współpracy z Warner Bros., którzy pewnie użyczyli do tego swoich aktorów podkładających głos do bohaterów, tak? Świetnie, świetna produkcja. Ma, tak jak mówiłem, ma potencjał. No i zobaczymy, jak się potoczy fabuła, historia Mad Maxa. No, tak jak mówiłem wcześniej, na początku, Mad Max ma cel dotrzeć do miejsca, które się nazywa Plains of Silence, coś takiego. No i oczywiście się zamieści na swoich oprawcach. Także to tyle w tym odcinku. Oczywiście w następnym będzie więcej do opowiadania, bo grę oczywiście, oczywiście powtarzam, się dopiero poznaję. Także jeżeli ktoś to oglądał, to oczywiście dzięki za oglądanie, dzięki za uwagę. Subskrybujcie, bo to mnie będzie napędzać do nagrywania następnych materiałów. Także do zobaczenia w następnym odcinku Mad Maxa.